Ten vlog powinien się nazywać Jak zawalić swój garaż łatwym sposobem. Hej, witajcie w nowym vlogu. Miało być dwa razy hej. Ale było jeden dzisiaj. I ty. Jedziemy dzisiaj po nowe meble do odnowy. Jest to mebel, w sumie meble, no bo jest ich kilka sztuk, który my już mamy taki jeden mebel w garażu, ale zdarzyła się okazja na trzy kolejne, więc stwierdziliśmy, że dobra, bierzemy to. To jest super okazja. Co to za okazja? No taka okazja, że jest okazją i dlatego... Jak okazja? Bez okazji też jest okazja. Dobra, to jedziemy zaraz zobaczyć, co to jest. Musimy zrobić trochę porządku w samochodzie. Nawet nie trochę, tylko dużo, bo potrzebujemy sporo miejsca. Bo tych rzeczy jest trochę, tego co ta pani chce oddać, bo ona to chce oddać w sumie. No a to auto i tak nie jest duże. A jak jeszcze mam zawalone tak, jak my typowo mamy, no to już w ogóle nie ma miejsca. Przesuń swój fotel do przodu. Okej. Jedziemy dalej. Jedziemy teraz do Biedronki kupić coś tej pani, tak? No ja. No bo jest chłoda, na pół godziny jedzie, no to daje tak z późniny, ale... O matko święta. No i tak to wygląda właśnie. I tak to będzie na razie wyglądało, ale w sumie jest jako tako. Ja myślałam, że będziemy mieli dużo, dużo większy problem. No ale tym sposobem mamy cztery fotele liski. I mamy po dwa komplety, tak sobie myślę, właśnie będą po dwa tak samo zrobione. To jest właśnie jeden z tych foteli, tych, co teraz wzięliśmy. I zobaczcie, że ona tutaj nie ma tutaj śruby, a ten poprzedni nasz... O, ten, on tu ma śrubę, więc tu już ktoś go próbował w jakiś sposób taki naprawiać. Ten jest lepszy pod tym kątem. I tych mamy trzy, zobaczymy. Ale wiecie co, widać, że on jest... O, jak to się dotknie tą gąbkę, to ona tam jest cała już... połamana i ona już podejrzewa, że ma naprawdę wieki. Oj, i coś mi się sypło właśnie na nogę. No ale będą naprawdę przepiękne te liski, jakie oczywiście zrobimy. Także czekają, będą czekać teraz na swoją kolej. Ale my byśmy potrzebowali zdecydowanie więcej czasu na robienie tych mebli, ale niestety nie do końca jest ten czas tyle, ile długo było potrzeba na to, co mamy do zrobienia i co planujemy. Przyjechaliśmy do Castorama, ponieważ potrzebujemy pomoc, ponieważ w krześle, które właśnie odnawiamy, są w tych zakamarkach, bardzo dużo farby jest i musimy to czymś właśnie wyciągnąć. I tak kombinujemy. Testowaliśmy już cyklinę, skrobak. Ale mamy co? Jak to wygląda? To jest zwykła szczotka, a te są druciane i pewnie są różne. Mosiądz, nylon, stal. No, wydaje mi się, że to może być dobre. To może być spoko, no. Faktycznie. To spoko, także testujemy, bo 10 zł, tak? To kosztuje. A nie 13 mówiłeś? Nie, pisze 10. No, no. Zauważyłem, że na przykład w Brico tak jest, no. Że różne sklepy mają różne ceny, także może i w Castorama, bo... Przejechaliśmy na chwilę na garaż jeszcze i pokażę wam jak zwykle trochę backstage'u z tego garażu. Mam te trzy szczotki, które kupiliśmy właśnie dzisiaj w Castoramie. Będziemy sobie je zaraz testować. Wysmarowałam już właśnie te zakamarki preparatem do usuwania starych powierzchni z mebli i zobaczymy właśnie, teraz on musi zadziałać ten preparat i za chwilę sobie wypróbujemy każdą z tych szczotek i zobaczymy, czy coś podziała, tak jak chciałam właśnie, żeby podziałało. A póki preparat sobie działa, to ja zrobię kolejną dekorację na urodziny. Będą to skrzydła, żeby zrobić złoty znicz z Ferrero Rocher. Także spryskamy po prostu, to są zwykłe papierowe skrzydła z bloku technicznego chyba. Spryskam je po prostu sprayem złotym, no i będzie ok, wydaje mi się. A jest to bardzo budżetowa opcja. Bo są też do kupienia takie skrzydła, ale one są kurczę drogie. I to w sumie jest bez sensu. O, tego się bałam. No jak to skrzydła uciekają, Patryk, nie śmiej się. Dobra, niech to poschnie na razie i potem będę zaś oglądała, co z tego będzie. Mimo tego, że podoba nam się ta deska w tym krześle, to myślę, że ona jest bardzo niepraktyczna, jeśli ma to być krzesło, z którego ktoś będzie korzystał, no, albo ktoś inny, bo to będzie bardzo twarde, więc stwierdziliśmy, że no musimy to po prostu, to siedzenie obić
żeby po prostu było fajne, miękkie siedzisko. Dlatego zamówiliśmy super materiał, wydaje mi się. Ja mam oczekiwania spore co do tego materiału, bo on mi się bardzo, bardzo, bardzo podobał, więc otwieraj. Dawaj, tutaj, zapraszam. O, ale materiał widać, wysokoskokowa jakość. Nie, wydaje mi się, że jest porządny. Jakoś, to jest chyba tył. No tak, pewno, tył. No. To, o, ale fajny. O kurczę. Tak dużo tego zamówiliśmy? No. Ale co będziemy tym obijać, kurde? Garaż cały. Chyba na to wychodzi, że tak. Jaka ty jesteś czereśniaczka. O matko, nie spodziewałam się, że to jest tak dużo. No według... według wymiarów to miało będzie? Nie starczyć. Dobra, no to będzie na więcej po prostu. Ale miazga. Ale ładnie ogólnie wygląda, ale jakość jest rzeczywiście, no. No. Kurczę, czuć dobrą jakość. Czuć jakość. Dobra, biorę tą największą... Miększą. Szczoteczkę. No właśnie, o to mi chodziło. Żeby to tak właśnie zdjąć tym preparatem, no bo to ta szczotka fajnie dochodzi wtedy do tego. No, tak to schodzi, widzicie to? Ojoj, brudze drewno. No. No kurczę, coś za coś, no nie, to chyba by tą szczotką trzeba to robić. Wiesz co, tą srebrną, bo ta rzeczywiście brudzi. No. Ale tamta jeszcze ewentualnie można. Boję się już tamtą, wiesz? Czemu? No bo właśnie tak się kończy potem. Dobra, spróbuję to jeszcze srebrną. Więcej preparatu byśmy chciały dać. Mhm. Ale o! Tą srebrną to nawet schodzi i tak wiecie, bo ona jakby... Sarambiście, co ale? Złuszcza. I potem lekko takim papierem 240 zrobimy, żeby to fajnie wygładzić. No, koniecznie. I będzie... Całość. No, ale całkiem, całkiem. Ale ta srebrna jest spoko, no bo ta złota brudzi. Mhm. Ale ta srebrna widzę, że działa fajnie. Kurz jeszcze nie opadł po pierwszym unboxingu naszego niesamowicie dobrego materiału, a mamy już kolejny unboxing w zanadrzu. To jest coś jednak. Markieter. Król shoppingu. Mamy to. Skrobaczek taki. To jest najbardziej polecany skrobak. We wsi. Podobno najlepszy. Nazywa się Bach Co? Bach Co? Nie wiem jak to jest szwedzka firma podobno. Tutaj po mojej prawej stronie skrobak z kasturami. I całkiem spoko sobie radził, około 30 zł kosztował. A tutaj jest skrobak właśnie z tej firmy Bach Co, który kosztował nas 61, także drugie tyle praktycznie. Ostrza są też do niego droższe, także zobaczymy, czy warto zainwestować drugie tyle w jakiś taki renomowanej jakości skrobak. Znaczy jakości, no jakości nie wiem, ale renomowanej marki, bo wszyscy ją polecają. No i zobaczymy, bo na razie no, na pierwszy rzut oka to są bardzo podobne, no ale wiadomo, szczegół tkwi pewnie w tym ostrzu, który tutaj jest, także no zobaczymy. Kurczę, no schodzi, ale czy to jest... Tutaj ten drugi, no. Kurczę, chyba rzeczywiście tamten... Chyba rzeczywiście lepiej tamten działa troszkę, nie? Chyba, że ten się stępił, ale wątpię, może. No bo... Nie, one się podobno tak szybko nie tępią, no bo te ostrze kosztują. Ale ten... Kurczę, no... Nie, no widać chyba różnicę, no. Tylko, że drewno, wiesz? No powiem wam tak, że wiem, że to robię. No to powiem tak, że to farba tutaj z rogu. Ooo! Tylko, że tutaj najlepiej by to było tak robić, moim zdaniem. Wiem o tym, no ale to ciężko w tym miejscu, nie? A może tak ewentualnie? No spróbuj. Skrzydła wyglądają tak. Nie poszło to tak, jak myślałam, że pójdzie. Jeśli mam być całkiem szczera. Ale może coś z tego będzie, no. Które są ok, a na niektóre po prostu było, o widzicie, za dużo tego preparatu, tego sprayu. No i minus jest taki, że one po prostu latają, jak ten spray się odpala. Właśnie to, co się dzieje właśnie. Ale. Witam was następnego dnia. Słuchajcie, nie wiem, jak oglądacie nasze filmy, to pewnie wiecie, że od pewnego czasu mamy już spory zakaz kupowania mebli i sprowadzania jej do garażu, bo nasz garaż ma pewną pojemność, która jest nierozciągliwa, ale jednak czasami zdarzają się problemy przy pracy. Patrzcie na to. Od pani, od której dostaliśmy ostatnio fotele Liski, zobaczyliśmy ostatnio u niej
taki stolik i zobowiązaliśmy się, że go weźmiemy. No i faktycznie dzisiaj byliśmy w Mikołowie, bo to właśnie tutaj on był i wzięliśmy go, ale no wiecie, to jest fajny stolik, bo tak, to jest tutaj, to jest taka płyta po prostu, którą usuniemy, tak myślę, i dwie płyty oryginalne zostaną po prostu, ale go się da fajnie rozkręcić, wydaje mi się. I planuję to zrobić tak właśnie, żeby od razu go rozkręcić i wtedy on zajmie nam mniej miejsca w tym garażu. No przez co jeszcze gdzieś tam go upchamy, no i jakoś to przejdzie bokiem, że tak to powiem. No ale naprawdę nie możemy już kupować mebli kurczani i ich ogarniać, dopóki nie pozbędziemy się. Ale zobaczcie sobie, on ma tutaj... To jest kurczę sztosik. On ma normalnie całą naklejkę i tam jest i cena, i nazwa, skąd ten stolik jest. I wydaje mi się, że tam jest nawet data. Ten stolik jest bardzo ładny. Ale z tej strony, tutaj nie widzę teraz dokładnie tej daty, muszę się do niej przybliżyć, ale to już na garażu sobie zobaczymy wspólnie, myślę. Ale jak tu jest data, to to było warte, kurczę, było warte. Tutaj widzę, że jeszcze jakaś podstawka, szufladka była taka wysuwana. Ciekawe, nie? Dobra, lecimy dalej. Nie wiem gdzie w sumie, ale dalej. Słuchajcie, podjechaliśmy jeszcze do Chudowa pod zamek, ponieważ byliśmy bardzo, bardzo blisko, więc trochę szkoda w sumie, żeby nie podjechać tutaj. Tym bardziej, że jak byliśmy tu ostatnim razem, to oni remontowali taki gastronomiczny kącik jakby i w ogóle go odnawiali totalnie, więc ja jestem ciekawa, jak to obecnie właśnie tutaj wygląda. No i jeszcze jeden powód jest taki, że potrzebujemy, bo byliśmy na targu staroci i potrzebujemy trochę odpoczynku. Halo, halo, młoda damo! Tutaj nie wolno nagrywać! Potrzebujemy trochę odpoczynku, daj mi okulary, bo targi staroci wysysają ze mnie energię. Ja to bardzo lubię, ale potem potrzebuję odpoczynku właśnie, chillerki. Chillerki. Potrzebujesz chillerki? Potrzebuję chillerki i mam ochotę na Karmi Zero, no, na pięknym leżaczku. No, właśnie tutaj w Chudowie, także to jest mega. Oczywiście mieliśmy od razu jechać po targu na siłownię. Bo właśnie zapisaliśmy na tą, że siłownię, bo musimy chodzić, to znaczy chcemy chodzić, ale sprawa nie, wygląda no, tak, musimy że... dla zdrowia, nie chcemy w ogóle, nie chce nam się nie, w ogóle no, jak każdemu, znaczy jak większości ludziom może, o. No. Ale musimy, więc na razie Chudów, a potem siłka, mam nadzieję, mam nadzieję. Nie, no to musiało być, to jest takie smutne, naprawdę, kurczę, zupełnie szczerze powiem, że tak mnie skręcaj, mam się, ale to jest... Takie głupie, człowiek jest taki głupi, bo jak... Niech pierwszy rzuci kamień ten, kto... Kiedy... Nie, tak? Kto? Kto nie kupił karnetu i... Nie chociaż chodził. Nie chodził. No, właśnie dlatego tak zrobiłem. Na szczęście my kupujemy karnety takie w miesięcznym okresie wypowiedzenia, nie na pół roku. Chociaż taki się też nam zdarzył. Tak, kupić. Mieliśmy taki, no i byliśmy parę razy. Masa. Nie, no, smutne to jest po prostu. Ale tak po prostu. Jaki podjazd? No ładnie tutaj robią Chudowie rzeczy, się zmieniają tutaj, no. Tutaj widzicie, już jest podjazd i parking zrobiony po części. Tyle z nowości widzę. No i tak to wygląda obecnie. Widać jeszcze bardzo dużo do końca. Tutaj zamek w Chudowie w całej okazałości. W ogóle na naszym kanale jest film ze zwiedzania tego zamku, więc jeśli macie ochotę, to wpadajcie i sobie zobaczcie, jak w środku to wszystko wygląda. Wiecie co? Mam karmi w ogóle, co jest bardzo dobrym pomysłem na ten dzień i popołudnie. Jej, kole. Ale one jest wcześniej ziemskie. Wtedy ostatnio tu byliśmy, to Patryk sobie wziął karmi, ja nie. I trochę jak skosztowałam Patryka piwka, to pożałowałam, że ja nie wzięłam, więc dzisiaj naprawiam swój błąd. Ale kurczę, co chciałam powiedzieć, widziałam w tym sklepie, w lodówce, zamrażalce, przepraszam, lody. No i były różne lody i patrzę i są też pałeczki. Takie wiecie, typowe pałeczki, jak kiedyś się zadziecie, jaka jadło. Tak, to ta firma, to samo. Tak, to samo. I aż mnie tak, wiecie, kurczę, tak w środku, kurde, no muszę, chciałabym spróbować sobie kupić. Tak fajnie, nie? Taki sentymencik. Pytam o cenę, a pani mi mówi, że mają ujednolicone ceny i każdy lód kosztuje 6 zł. Co widzę, rozumiem, jeśli chodzi... Chociaż nie rozumiem, dobra, nie rozumiem, bo tam widziałam różne lody takie typowe, takie markowe, takie super, jak typu Raffaello i takie rzeczy. I tam były też właśnie pałeczka. I te rożki, takie Bambi, one są... To są rożki marki własnej, chyba jakiegoś Dino, czy Netto, czy czegoś takiego. Tak. No. I to jest trochę szokujące, nie? Że jeden sobie kupi kogoś Raffaello 6 zł płaci, drugi sobie kupi pałeczkę i 6 zł płaci. Nie wiem, nieporozumienie. Nie wiem, też. I tak rozkminiałem, czemu by tak mogło być i nie wiem, nie wiem, nie wiem. Już nie mam pojęcia, ale to jest na maksa dziwne, nie?
strasznie to ciężkie jest. Niby zwykły demontaż stolika, myślałam, że to będzie łatwo, prosto i szybko, a to nic bardziej mylnego, jakby to powiedział pan Kotarski, ponieważ jednak te śruby są już wiekowe i to jest po prostu masakra jedna wielka, naprawdę. I jeszcze musieliśmy uważać, żeby ten stolik się nie zniszczył przy okazji, bo planujemy tam zrobić taką typową renowację, więc on musi naprawdę być w dobrym stanie zachowany. Więc to nie było proste zadanie, ale prawie go zdemontowaliśmy, powiedzmy. Po usunięciu takich dodatkowych, dodanych przez kogoś już nieoryginalnych części, ten stolik moim zdaniem Patryk nabrał takiego... animuszu. Takiego charakteru. Taki się stał, taki inny, po prostu inny. I taki bardzo, bardzo ładny. Inkszy. Typowo taki PRL-owski stół pod telewizor. Kurczę, fajnie, że go wzięliśmy. Cieszka ma jest jakoś obok. Fajnie, że go wzięliśmy. Cieszę się bardzo. I teraz też przez te rozłożenie zajęło mniej miejsca w garażu, co jest bardzo potrzebne niestety. Bo chyba jesteśmy uzależnieni po prostu już od złożenia mebli, tak sądzę, wiesz? Od czego? Od złożenia mebli. No, ty jesteś, bo ty oglądasz, ja nie oglądam, bo mam tego dużo. I teraz jedziemy po moją siostrę i idziemy do kawiarni, takiej fajnej kawiarni u nas w okolicy. Kiedyś już była na kanale, ale trochę się tam pozmieniało, więc jedziemy jeszcze raz, zobaczymy i spędzimy fajnie czas. Wygląda. Dasz mi skosztować za chwilę? No dam, no. Tak, wygląda w środku.